Siemaneczko, witamy się z wami na kolejnej wyprawie. Tym razem dwa bambusy wybrały się na spławik. A tak, tak, dobrze słyszycie, dwa bambusy, ponieważ dzisiaj mówimy jak za dawnych lat, tak jak mówili nasi dziadkowie, pradziadkowie, gdzie jeszcze nie było wędek karbonowych i tych innych wszystkich wynalazków, gdy kiedyś mówiono po prostu używając spławika, takie jak my dzisiaj mamy, spławika z pióra, powalowany czubek, po prostu lakierem. Te spławiki zmontowaliśmy na gumki, to dzisiaj łowimy przede wszystkim na robaki. Łowiono przede wszystkim na robaki i my dzisiaj też próbujemy łowić na robaki. Liczymy za jakąś płocią, leszczem. Jedziemy. Mam. A, spiewa się, ale była. Siedzi. Ja komu lę po sydeks. Dawaj, mały ci do uro fiskie. Mamy pietrzenie, a po jest. A jest, zobacz, jaka ładna. Pierwsza płoteczka już jest. Bambusowy styl. Siedzi, mam. Jest, następna płoteczka na bambuś. Tutaj węgorzyk wraca do gry. Trochę mu się poplątało, ale to nic. Tak to bywa czasami. Tutaj chowam do siateczki. Kawałek dalej, żeby nie popłoszyć ich tam na dołeczku. Pokaż co tam jest, pięknie, elegancko. Się dzieje coś, nie? I na razie branie ustały, ponieważ tutaj na tej rzece bardzo łatwo to ryby spłoszyć. Woda jest bardzo czysta i to nie jest za głęboka rzeczka. Więc czasami musimy po prostu cierpliwie czekać. O, leszcze tam ładne poszły w twoją stronę. Ty, wiesz co, idę ja tam inne dołki poobczajam, może tam stoję trochę. Bo tu widzę, że one trochę wypłoszone, a też te drzewa nas trochę ograniczają, te z lewej i z prawej. Może trochę bardziej na otwartą przestrzeń pójdziemy. Ja myślę, że tam pójdziemy. Pod most? Tylko kurczę, tam trochę krótkie wędki mamy, ale możemy spróbować, no. Czemu by nie, nie? Jest, siedzi. Ładna, nie? Siedzą tam właśnie w rurze, nie? O, ta to ładna już. Ładna wzdręga. Czyli musimy tam jak najbardziej pod dziurkę. Piękna wzdręga na bambus. Ja sobie trochę pod mostem spróbuję. Na tyle, na ile zasięg wędki oczywiście mi pozwala. O, jest, proszę bardzo. Jest malutka, na żywca by była idealna. Powiem ci, że przyjemnie ten bambus się łowi. Tak to ładnie pracuje wszystko, ten spławiczek z piórka. Taki czuły jest. Węgorzyk siedzi po drugiej stronie, ja po drugiej. O, ale ładnie. Aha. Ale... Ol, piękny. Rekordowa chyba. Ole, płota. Chyba dzisiejsza największa. Bambus jednak działa, pięknie. Siedzi. O, ładna. Siedzi, siedzi. Jest. Piękna płoć, o i węgorzyk też ma dwie ryby na raz. Ciachnięta tutaj przez jakiegoś szczupaczka. Siedzi. Siedzi następna. Następna piękna płoteczka. Super zabawa z tym bambusem. Siedzi. Jest. I, o, spadła. O, jest. Podwójny pol. Pięknie, ale ładna, ładna. Podwójne branko, nie? Elegancko. Siedzi, jest.
loteczka. Ochłodziło się. Nie? Ochłodziło się. Trochę pogoda właśnie się zmieniła lekko, ochłodziło się, zaczął deszcz padać i te brania przystopowały. Co tam, nałowił tego drobiazgu? Dużo miałeś? Ładnie go opłynęło. Ja tu cię dodam. Nagrywa? Nagrywa, odcinek będzie. Pozdrawiam Jacka Perco i dalej Dawid. Perco ogląda połamania? Nie wiem, czy ogląda, ale może zacznie. Dzisiaj kończymy już tą wyprawę. Tutaj nasz połów dnia. Trochę tej płoci się udało natrzepać, nie? Środka płoci jest. No dawaj, zobaczymy, które największe. Na razie je tutaj wrzucimy do wiaderka. Do pileczka. Taka już ładniejsza, ładna, ładna. Na żywce, na taką metrówę to by była idealna. No i do wody. Druga, czwarta, piąta, 14, 20, 21 i 22 płocie. Nie no, elegancki wynik jak na tego bambusika, na 2 godziny łowienia, 22 rybki, nie? Uf, powiem ci tak, połamany, zajawiłeś mi starą metodą. No i dwa bambusy już się zawijają na chałupę, sami widzieliście, 22 płoteczki w przeciągu 2 godzin na takie kiki bambusowe, z pławiczki, z piórka. My tymczasem mamy inne pomysły w głowie, również z bambusem, co na pewno zobaczycie na kolejnych filmach. A tym razem dziękujemy za uwagę i jak zawsze wszystkim życzymy czego? Połamania!